Dobra, jest Arkwell. Ale poczekaj, już... Ja, ale gówno, że gram tak. Dobra, widzowie na Ark... Jezu, nie ten pionek znowu. Partiatik! Live. Yeah, boy! Przegrałem, nie tym pionkiem wyszedłem, co chciałem znowu. Ja pierdziele, co ja gram? Ale gówno. Znaczy to by mi wziął, nie? Musiałem tak zrobić. Poza tym ja chyba coś takiego naszykuję. Zdało mi się pomylił pionek. Zdało mi się pomylił pionek. Drugi raz. Ale, czy nawet więcej razy mi się pomylił. Ściana płaczu? Nie opłaca się, bo jak ja zbiję tak, on zbije tak i wchodzi tutaj, jest szach. Więc to jest bez sensu, ale chyba on tego nie wie. Dobra, wychodzę tym koniem. Dobra, to już jest blokowane. Mogę zrobić coś takiego? Albo zrobić tak? I taki dziwaczny atak? Wiecie co? Sam nie wiem co, no. Mogę wyjść tutaj. I gońcem wychodzimy. Najwyżej jak to zbije, to ja to zbiję. O nie, ja tego nie mogę bić. Pytanie, czy on to widzi? Jak on mi to weźmie, to za darmo to jest. Nie widzi tego na szczęście. To było za darmo, nie mógłbym tego zbić. Teraz sobie ustawię to oczywiście. Albo tak. Dobra, zrobię tak. Chyba tak muszę to robić niestety. Czy nie, no to nie jest zła. Nadal muszę, a nie, bo tu już się... A, bo on już tam nie był. B4 free pion. Rzeczywiście był free, masz rację. Dobrze przeczytałem po, bo nie chcę, żebyście pomagali. Nie chcę oszukiwać. Także nie patrzę na czat jak coś, ale możecie pisać co tam chcecie. Ja nie chcę, bo to jest trening. Jak przegram, no to trudno, ale to jest zawsze trening, nie? Także lepiej. A, w ogóle mnie na rankeda wysłał, wyzywał. Mogę iść na to chyba tym razem i odsłonię sobie to. I chyba tak zrobię. Jak pójdę tu, on mi zbije tu, ja mu zbiję tu i jest pokrzęp, jest oro. Robimy tak. Tym sobie zakrył. Pójdzie po to? Nie pójdzie. Teraz może iść po to w sumie. Jak mi się wydaje. Pójdzie tym pionkiem. Coś takiego. No tak, wiem, że to jest za free, tylko on też ma za free tutaj. No jest giga paraolimpiada pewnie, co? Jest giga paraolimpiada. Nie, jak wygra, to tracę 9 LP, a nie 200. Już mamy ten sam poziom, czyli poziom gówna, widzowie. Nie wiem co on zrobi w sumie. Ja chyba zrobię roszadę, żeby już być spokojny o króla. Chyba będzie spoko tutaj roszada. Tak mi się wydaje, roszada będzie najlepszym ruchem. Ale przecież ja nie czytam czatu, po co to piszecie. Dobra, to jest dziwne. Nie wiem co on planuje za bardzo. Mogę wziąć to, czy ta wymiana jest spoko? Nie, 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 nie. Bo to jest uwięzione tutaj. To się ruszy teraz, powiązał to. Co prawda on może tam jakoś wychodzić zaraz, ale ja zrobię roszadę już tak bezpiecznie. Tak jak zrobi, to nie ma końca gry, na szczęście. Dobra, dobra. Musiał być tak, on się tu patrzy. Dobra, on mi płoszy tego gońca. Tu się nie opłaca, nie, tu się opłaca w sumie, ale chyba lepiej się tu wycofać, żeby cały czas to było sklejone. To jest dobre nawet, to sklejenie, zobaczcie. To jest sklejone z tym, więc jak się ruszy tym, biorę to, jak się ruszy tym, jak się ruszy tym, biorę to, więc to jest giga dobre. Co prawda może zrobić tak. Ty, on tego nie widział? Ty, co on odpieprzył? Ja pierwsze, co on zrobił?
To jest sur! I to jest jeszcze szach! Zaproponował remis! Nice! Nie, no jak ty tego nie widziałeś? To było tak poklejone. Dawaj na DC, gadamy. Nie no, rzucił drugie wyzwanie. Co mam zrobić? No, rewanż. Rewanż, to trzeba zaakceptować rewanż. Tu zagra, no. Wyjdzie tym. Co ja mogę zrobić? Ja mogę iść tu. Co prawda on może wyjść tutaj. Tu mi jest nic. Nic dla mnie strasznego tu nie ma. Bo jak pójdzie tu, to ja idę tu i przygotowuję atak. I on to robi. Jak weźmie to nawet, to to mi nie szkodzi tak. To jest ok dla mnie do zaakceptowania. Bo ja będę miał to. On wejdzie tu, ja wchodzę tu. Wejdzie tu, ja wchodzę tu. Dobra, nie jest źle, nie jest źle, serio. BO3 gracie? A. Dobra, napiszcie mu u niego na czacie, jak możecie, że Discord po tym. Bo trzeba to obgadać potem. Nieważne, kto wygra. A czy nie? Bo jeszcze dwóch. Jak przegram. Dobra, nawet dobre mam tempo. Dobra, wziął to. Czyli ja mogę iść tutaj w sumie. On weźmie tu, ja wezmę tu. Chociaż lepiej chyba wygonić go i potem wejść tutaj. Tylko... Tak, wygonienie będzie spoko. Wygonimy go stąd. On może iść tutaj. Nie, on tu nie ma dobrych ruchów. Może pójść tu. Może wziąć tego pionka, ale to mu się w ogóle nie opłaca. Nie wiem, jak pójdzie tu, to ja nie wiem, co on odpieprzył. Koniem bij pionka? Przecież to jest tutaj, co ty mi gadasz za podpowiedź OP. Dobra, no to lecimy na to. Na tą... O kurde, oddałem to, nie zobaczyłem. On to widzi przecież, nie jest ślepy tym razem, tak jak ja, tak jak był wtedy. Odpieprzyłem. Arkul z czatem gra? Skam! U niego piszcie, ukrywamy. Ja pierdziele, nie widział tego. Jezus Maria, on tego nie widział. Jak on mógł tego nie widzieć? Boże! Boże! W sensie, no weźmie tego pionka, no to jest akurat... No co, wziął dwa pionki za mój błąd, ale no nie mogę lepiej zrobić. Chociaż nie, on możliwe, że będzie koniem uciekał. Nie wiem, czy aż takie coś się odpieprzy. Wątpię, że on będzie tym koniem uciekał. Weź po prostu pionka, bo on jest za darmo. Tak naprawdę, ja muszę zrobić coś takiego. Bo jak co, no nie wiem, czy jest to sens. W sensie, mogę zrobić tak, żeby było... Figura za figurę. Znaczy, on ma dwa pionki w ogóle na koncie. No, zrobił to, zrobił to. Niestety. Widział to tym razem. To prawda, miał dużo lepsze opcje niż to, co zrobił, ale no i tak było dobre. Arkel z czatem gra? No, oszust. Oszust. Fizowaty, idź, pisz mu, ukrywamy podpowiedzi. Bo... Masz tam moda, to możesz to robić. Nie gra z czatem? A, to dobrze. Dobra, i teraz co ja mogę zrobić? Ja mogę zrobić bardzo... Kurde, skapnął się o tym. Bo mogłem zrobić tak i tak. Niestety się o tym zorientował. To mi się już nie opłaca. Mogę poczekać, aż pójdzie sobie tym, tak naprawdę. Dobra, czekamy. Zrobię roszadę. I teraz będę wyciągał te figury, jeżeli... Kurde, zrobił roszadę. To co, wyciągamy figury? Chyba tak. Znaczy on jest dużo... On jest w lepszej sytuacji niż ja. Ma dwa konie w grze. No nie wiem, zobaczymy co zrobi. Pójdzie chyba w końcu tym koniem stąd, tak mi się wydaje.
Nie wiem, jak on tego nie zobaczy, w sensie jak pójdzie tak, to ja zapieprzam. A nie, dobra, on ma to. Nie, to. Dobra, na razie widzi co trzeba. Jest ten pionek nie za darmo, co prawda. Ale ja chciałem koniem wyjść. Nie, mogę tym wyjść w sumie. Wymiana. I wejdę se tu i wejdzie tu. Nie, to mi się nie opłaca. Mogę wyjść tym tutaj. I jakby wziął to. Tu będę miał ustawione i wyjdę tu. I to jest nawet spoko ruch. Co prawda on może... Nie, czekaj, co on może zagrać na mnie? Tak? On może... Nie, tak to nie gra. Nie wiem, co on może zrobić, tak szczerze. Dobra, nie zobaczył tego. Idę tutaj. Nie zobaczył tego. Znaczy... Nie zobaczył. Nie no, to jest dla mnie serio dobre. Robimy tak, robimy plan. Co prawda już to nie wyjdzie, ale może tak wyjdzie? Nie, raczej to nie wyjdzie. Nie weźmie tego, on widzi, że tu jest pułapka. Jak mi się wydaje. Muszę sobie pójść w ogóle tym gońcem stąd, on tu się marnuje. Chociaż no niby pilnuje tego. Widzowie, w końcu się znalazł ktoś, z kim nie przegrywam mocno na czas. PogChamp? Szczerze, jak on tego nie zbije, mógłbym wejść tutaj i się szykować. Nie, tym wejść. Ucieka. Kurde, zastanawiam się, czy tu jest możliwy szachmat. Jak wejdę tym, to musi się ruszyć tym. Tak, wejdę tym. Wejdę koniem. Wchodzę tam koniem, jak nic nie zobaczy. On to zbije raczej. Chyba, jak on zobaczy ten ruch, to on to zbije. Jak on go nie zobaczy, to on to po prostu oleje. Ale jestem w lepszej sytuacji. Zobaczcie. Zbił to. Dobrze dla mnie. Robimy tak. I teraz jak on to weźmie, to jest oro. Jak tego nie weźmie, to patrzcie to. Idę tutaj i kończę grę prawie. Nie skończę gry, bo tu jest wieża. Jaki jest wieża. Dobra. Gdyby nie ta wieża, kurde, muszę tam czymś podejść. Widzowie! Armaty szykować? Tego pionka tutaj pilnują. A nie, nie pilnują. A nie, dobra, dobra. Mogę tym już pójść. Bo nie, czekaj, to jest do dupy ruch. Bo on to weźmie. Muszę tym wyjść tutaj chyba, tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy coś takiego dziwnego. Patrzcie. Pyk. I teraz wyjdę sobie koniem tutaj. Co prawda ten pionek będzie za darmo. Nie, nie będzie, bo nadal to go kryje. A nie, dobra, bo on kryje to, czyli... Dobra, dobra. Wiecie, co ja zrobię? Popoga to będzie. Kurde, ja powinienem mieć jakoś tu wieżę. Wiecie co? Pójdę chyba tu. Wyjdę wieżą tu. Nie, no kurde, ja mam za dużo planów naraz. Jak pójdę koniem... I on to weźmie, ja wezmę to, on weźmie to. Mogę to po prostu olać, jak on weźmie tego pionka w sumie. I lecieć dalej. Potem lecę tu. Tylko gdzie ja potem lecę? Tu? Tu? Nie, ja nie wiem, gdzie tym koniem za bardzo iść. Ale wieżę sobie uwolnię i to jest chyba spoko. Będzie spoko. Albo koń tu, chyba że jak popchnę pionka, to konia mu przestraszę. Ale ten koń mi nie zagraża, ale to jest free pionek jednak. Dobra,
Wiecie co? Zróbmy tak. I po teraz koń tu. Tu. Kurde, tego konia nie mogę dobrze ustawić. Tu mogę zagrać. Potem tu. Nie no, to jest za dużo ruchów. Ty do szachmata 50 ruchów. To mi się w ogóle nie opłaca. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Przypominam, że obiecywałeś nam balony o drugiej. Dziękuję bardzo. Dobra, nie mogę mu tego zbić. Ale on może zrobić szach w tym ruchu. Co mi zrobi z szacha? Aha, wejdzie tutaj i będzie szachmat. Nie, bo ja to zbiję po prostu. Dobra, nieważne. Chyba, że... Pyk. Pyk. Oku... A nie, dobra, ten koń. Mogę zbić tego konia, widzowie, ale wtedy nie pilnuję. Zbiję ko... Ej, poczekaj! Nie. Dobra, wieża tutaj wychodzi. A nie, bo wtedy idzie tu i mi bierze to. Dobra, ten koń musi stąd w końcu pójść. Niech idzie tutaj nawet. Bo jakbym nie poszedł koniem, to on by poszedł tu i to byłoby kończone. Ciężko. Ten mecz jest dużo trudniejszy. To dlatego, że ja mam gorsze ustawienie. Nie wiem, chyba źle zrobiłem, że te dwa pionki na środku tak debilnie oddałem. A tak, bo ja tam nie zobaczyłem tego bicia i musiałem oddać pionka, bo on by mi zbił gońca, którego on nie zauważył. Zapomniałem o tym. Jakby zobaczył bicie tego gońca, to byłoby gorzej dużo, bo tam mam dwa gońce chociaż, które nieźle, niezłą robotę robią. No. Jezu, jeszcze gorzej. O kurde. Znaczy pójdę tu, wyjdę wieżą. Ja pierdziele, jeszcze gorzej jest niż było. No nic, trzeba to oddać. Sadgę, to jest gówno co zrobiłem. No na pewno to widzi. Tego nie zobaczy. No niestety. Myślę, że może to wygrać. Jest do przodu sporo pionków w sumie, ale no co. Rib był? A, rib wieża. Wiecie co? Ja nie wiem. Co? Pyk. Słuchajcie! Py... A nie, te pionki. Ty właśnie, czemu on mi nie przepędzi tego? A, no tego. Dobra, on planuje mnie skończyć. Prawdopodobnie z zara. Znaczy, to jest za darmo. W pewnym sensie. Nie, to nie jest za darmo. Nie wiem, co on robi. No nie wiem, armaty ustawiać? Ten koń mnie irytuje straszliwie. Co zrobić, żeby go zbić? Nie wiem. Idę pionkami. Mogę iść tutaj? Nie, dobra, ten pion. Nie wiem, co robić za bardzo. Na szczęście on ma... Jakby to jest nieaktywne. Co on może zrobić? Jak tym koniem pójdzie, to jest związane. Nie wiem, czy on o tym wie. W sensie, to jest związane na tyle... Czekajcie, na ile to jest związane? Na tyle, że wejdzie tutaj, w razie czego ja mu nie skończę gry na 100% wtedy. No ale wieża za gońca się opłaca. Mimo wszystko. Nie wiem, iść tu... Boże, jak mnie wkurza ten koń, naprawdę. Ten koń mnie tak irytuje. Tu. Nie no, zapionka. Naprawdę, nie wiem co robić za bardzo. Nie wiem, zróbmy to, może się pomyli. Nie mam za bardzo co grać, może się pomyli. Jak zrobi tak... Czekajcie, jak on zrobi tak...
Boże, przecież to był szachmat. O mój Boże, ja tego nie zobaczyłem. Nie, to nie był szachmat, czekaj. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Znaczy, wymienić te gówna, to się nie opłaca. To mi się nie opłaca. Czekajcie, to mi się nie opłaca, prawda? To mi się w ogóle nie opłaca. To mi się w ogóle nie opłaca. Bicie tutaj? Wtedy mi zbije tu. A, on mnie już to zbił. Tak, ten pionek już jest stracony. Mogę pójść w sumie tym tutaj. Kurde, ten pionek jest stracony. Dobra, trzeba o niego walczyć. Muszę walczyć tego pionka, bo on jest ważny. On mu tu blokuje sporo. Jakbym szedł tam, to się nie opłaca. Tutaj wejdę. Kurde, czemu ja tu nie wszedłem? Ja pierdzielę, czemu ja tu nie wszedłem? Przecież jak ja bym tu wszedł, to on mógł... A nie, dobra, on ma tego pionka. On ma tego pionka jeszcze. Dobra, nie, dobrze, że tu nie wszedłem. I zbiłby pionkę po prostu. Dobra, no to co, lecimy na wymiany. On ma lepiej dużo, on ma dwie wieże. Ja mam dwa gońce. No on jest do przodu. Tego raczej nie zrobi. Chociaż? Ja idę tu i on wyjdzie tym pionkiem. No. I wypieprzył tego gońca stąd. Ale mi to nie przeszkadza za bardzo. Jak ja idę tu? Nie, mi to nie przeszkadza, że pójdzie tym... Nie, przeszkadza, że pójdzie tym pionkiem tu. Bo mój plan się pieprzy. No. Teraz co tu trzeba zrobić? Co tu trzeba zrobić? Ciekawe, czy koniem jakoś pójdzie? Koniem pójdzie tu. Tylko, że ja konia już nie mam, także to nie ma znaczenia. Dobra, widzowie, wiecie co? Jakbym poszedł tu, sprowokował to. A, to będzie szach. Nie, poczekajcie. Jakbym poszedł tu, sprowokował to, on by wszedł tu, ja bym wszedł tutaj, on wejdzie tu. Nie, no to będzie wymiana na, dla mnie na niekorzyść. I to giga. Nie wiem co robić, no, idę pionkiem. Nie wiem, zobaczymy to od pierwszy. Liczę na błąd, zobaczcie jego czas. Możliwe, że go na czas pokonam w razie czego. Co on robi? No idę tak. Na turnieju też się na czas da w sumie pokonać, więc to się liczy. Dobra, co on od pierwsza najlepszego? Chce iść tak i tak, żebym ja zszedł tym. A nie, bo to nie jest nawet kryte. Co? W dupę robi. Nie wiem, chyba pionkę będę szedł. Zakryć mu to nie ma sensu. Chyba, że teraz tak. Nie, wiecie co? Zrobię tak. Możliwe, że to jakoś wyjdzie, że on postawi tak. Ja wtedy będę mógł wyjść wieżą. O kurde. Nie, poczekaj, przecież to mu nic nie daje. Znaczy, no może... Nie, to mu nic nie daje. Po co on to zrobił? Ty, no co on odpieprza? Nie wiem, lecimy na czas. Na czas lecimy. 20 sekund. Skończyć mnie nie może w 20 sekund prawdopodobnie. Znaczy, to jakby grał z kimś innym, to może tak. Dobra, on planuje szachmata jakiegoś? Czekaj, ale przecież to jest szachmat. Tutaj. Co on zrobił? Czekaj, to nie jest szachmat? A, no tak. A, no tak. Ale to już nie ma znaczenia.
To już chyba znaczenie, bo on ma 3 sekundy. Zabawa była! 2-0! Co prawda zrobiłem giga błąd na koniec. Giga błąd zrobiłem na koniec. Widzowie, wiecie co ja mogłem zrobić? Ja mogłem zrobić coś takiego, patrzcie. Ja mogłem zbić tutaj. Nie, to też byłoby złe w sumie. Nie? On by mi zbił. To nie, nie dało się tego zszachmatować. No jak? Beł 3 było! Wchodź na Discorda! Czytał czat na końcu? Nie! Discord! Napiszcie mu u niego na streamie Go Discord! Musimy to obgadać! On miał mata w jednym ruchu? Masz rację w sumie. Tylko że on miał 2 sekundy. Jakby on zagrał... Jakby on zagrał tu. Jakby on zagrał tu. On zagrał tutaj! A wiecie co ja odpieprzyłem? Niepotrzebnie się ruszyłem tym tutaj. Żeby obronić tego mata, to ja powinienem iść tą wieżą tu. DC do Arquela? No dobrze, ale jak mam do niego zadzwonić? Ja nie umiem Discorda używać. A, to jest jego Discord? Dobra, idę tam. Kurde, error. Nie no, IP się pokazał. A nie, nie widzieliście chyba. Jestem na Discordzie, co mam zrobić? Zadzwonić do niego po prostu? IP. Miał mata, ale mi skliknął. On miał 2 sekundy, także on za bardzo nie wiedział chyba co robić. Na kanał wejdź, jaki kanał? Jestem na quattro. Siema. Ty nie słychać cię, wariacie. Jak tam? Gotowy na turniej? Bo mi się wydaje, nie wiem. No mówię coś przecież! Inny kanał może, nie wiem. Siema. A. Siema. A. O, teraz cię słychać. Chodźmy na jeszcze inny kanał. Ja pierwszy. Gdzie ty zniknąłeś? Tak. A, sorry. Wiem, że miałeś szacha w ostatniej rundzie? Wiem, że miałeś szacha w ostatnim. Kurwa, i nie trafiłem, i ja pierdolę. No właśnie, ja się zastanawiam, czy ty nie trafiłeś. No właśnie, bo ten czas cię pokonał w sumie, tak mi się wydaje. Bo ja tam też... Czas będzie kierował w tych turniejach, coś czuję. Czas będzie rozpierdalał. No, też mi się tak wydaje. Na takim gównianym poziomie jak nasz, to może kierować rzeczywiście. No. Tak jak tutaj. Bo ale... ci lepsi gracze wszystko z automatu robią, a my każdy ruch trzeba przejść 3 razy, żeby ten... Jak dobrze ja, się ruszyć. Jak ja widziałem... Ale pierwsza runda to był taki trolling, że o kurwa, to jest elo gówna. Co było, zagraliśmy. No, ale... Ja i ty strollowaliśmy. Ale w sumie ty tutaj... Ja tutaj końcówkę też strollowałem bardzo. Ten ruch był taki gówniany, że... No gdyby nie czas wygrać. Ja miałem, wiesz, że miałem bicie w pierwszej turze od razu? Pierwszej... Darmo. Miałem bicie za flytę, wychodziłem hetmanem. Poczekaj! Nie hetmanem, tylko tym, gońcem. Czekaj, w którym ruchu? W pierwszym ruchu już, po pierwszym ruchu, twoim, miałem bicie już. Że białym grałem. W sensie w której grze, no to... pierwszej czy drugiej? Bo ja się tak, ty się ruszyłeś takim pionem, że mój goniec miał bicie na twojego piona. Ale... I możliwość powrotu za darmo. Ale poczekaj, zobacz u mnie na streamie, możesz? Bo ja nie wiem, o którą grze. Dobra, czekaj, wchodzę. Poprzednią partię. Aaa, poprzednią! Czekaj, jak się patrzy, jak no. się patrzy tego historyki, albo nie wiem. Start? Nie mam pojęcia. Czekaj, ale jakby jestem w stanie sobie powiedzieć ci, czekaj, ja... Czekaj, poczekaj, analiza, już mam. Ja zrobiłem tak, powiem ci co zrobiłem. Ja zrobiłem E na... E2 na E4. A, ty zrobiłeś... Chodzi ci o tego, że gońcem mogłeś zbić, tak? A ty zrobiłeś...
Tak, tak, B2, a, no to tak. Nie, B7 na B5 i mogę ci pójść gońcem zabrać i se cofnąć, bo ja, coś, czy... bo ja tam misklik zrobiłem, ale to, bo ja planowałem wyjść tym, ale już drugi dzisiaj raz zrobiłem gówniany misklik. Ja planowałem, nie wiem czy to widzisz, ale ja planowałem wyjść przy tym gońcu, no ale to było gówno. Ale rzeczywiście mogłeś to wziąć w sumie, na szczęście no, tego nie wziąłeś. No to jakby już w ogóle inna gra by była, no ale chuj. Ale dobrze jest w sumie. Ale i tak masz wysokie elo w sumie, bo i... Nie wiem ile ty... Czekaj, wycisz mnie w tle, bo ja siebie słyszę. A, czekaj, czekaj. No. A ile ty już grasz te szachy ogólnie? 2 dni, to już mój... No to pokczam, wydaje mi się. Ja gram w sumie około tygodnia. W sensie tygodnia, wiesz, takiego... Sadgę tygodnia, bo późno wziąłem tego coacha niestety. No ale, ale tydzień jednak, więc no dobrze ci idzie w sumie. Tak mi się wydaje, chociaż no, ja jestem znaczy, taki... Od momentu jak Gucio grał, tak? Mniej więcej gdzieś tam. Kiedy tak? Gucio grał? Ja nie wiem kiedy Gucio grał. Z, bo... z The Lordem. Nie, ja wtedy chyba przerwę miałem od streamów. Ja gram od jakoś od tygodnia. Ale jeszcze rewanżyk może jeden. Co ty na to? No dobra, ale to się zmutuje na tym. Czy chcesz z takim zgadaniem? No, no, no możemy się zmutować, bo będziemy sobie gadać przynajmniej. Tak. No dobra, dobra. To się ale bez czatu. Gram. No ja bez czatu poprzednią też gram. Też mi spamują, że... Tak. Utrudnie... Jak to się nazywa? Ukrywam podpowiedzi. Utrudnienie coś tam. Ta. Dobra, ja się mutuję i wyślij mi rewanż. Dawaj, ja dawaj. Wysyłam. Kurde, ale... Widzowie, drugi raz zagrałem misklik. Chociaż on tak naprawdę w tej grze, no w tej grze to szkoda gadać. On nie zauważył tego. A tym razem bez tego. Bez rankingu. Co jest? Jak to grać? Ty, nie mogę przyjąć wyzwania! Coś się zbugowało. Czekaj, bo... O, ja zjebałem. Co zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Kurwa, się to wychodzi z tego. Czekaj, nie mogę wyjść z gry. Ja wiem. Dobra, wyłączam to w chuj. O. Nie no, przecież da się sura dać. Tam masz tego. A taką... nie mogłem dać surrendera. Dobra, to wyślij mi jeszcze raz. Live. Okej. Okay. Graj ze znajomym. Wybierz. I powiedz mi, czy dostajesz zaproszenie już? Teraz jeszcze nie, ale może zaraz dostanę. Czat, nie mówcie, że mam kamerkę rozładowaną. No ja nie mam jeszcze gry jak coś. Tam drugą. Mam rozładowaną, nie? Pewnie. Dostałeś zaproszenie, czy no, nie? No nie, nie mam. O, teraz! A teraz? Dobra, jak coś ja się mutuję. Dobra. Kurde, nie to. Dobra, tym razem nie zrobię mi sklika. Zero mi sklików w tej grze. Co się stało? A to nadal jest ranking. Dobra, możemy na to pójść w sumie, za tego konia. Nie wiem, czy on to będzie chciał w sumie. Chyba nie. On raczej po to nie pójdzie. A ja sobie nie będę psuł widzowie pozycji, żeby brać jakiegoś tego. Zastanawiam się tu. Dobra, on mi bije to nadal, więc co, ściana płaczu? Ty, ma to sens jakiś. Ściana płaczu jest grana. I wychodzę tymi. Pyk, pyk. Dobra, on zagrał roszadę już. No nie wiem, mogę go wystraszyć stąd, bo to mnie trochę irytuje. Ale z drugiej strony mam to w dupie. Tak mi się wydaje. Mogę pójść. Nie. Ten tu się nie nadaje za bardzo. Mogę pójść tu, albo tak i tak. Dobra, mogę pójść tu koniem w sumie. I potem... Gdzie ja w nim potem mogę wejść? W dupę, nigdzie. Dobra, wyjdę tym koniem tu i może pionka wezmę. A, pionek jest kryty, no ta. Nie wiem za bardzo. Gońcem mogę wyjść. Gońcem mu na konia się ustawić? Chyba, że tu... I tu drugi i będą się fajnie patrzeć, ale tu jest gówniano trochę.
Dobra, zróbmy tak. Zobaczymy, co on zrobi. No nie wiem, czy się uda widzowie 3-0, ale postaram się. Co prawda, no jesteśmy obaj gównami, taka jest prawda. Nie wiem, oszukaliście mnie, że on jest cienki. W sensie, no pierwsza runda nie miała znaczenia. W drugiej, ja robiłem takie błędy, no szczęście on nie widział paru rzeczy. Poza tym biciem tutaj, potem biciem tego gońca tutaj, no, ale to nie ma znaczenia. Znowu na czas, lecimy. Tym idę chyba tutaj. Tym tu, a nie, no trochę go... Kurde. Spieprzyłem tego. Mogłem dać tutaj tego gońca. Bo jak dam tutaj to i konia tu, no jest gówno w sumie. Chyba, że tutaj? I to bijemy? Nie, 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 i tego nie będę mógł bić. Dobra, wyganiam mu tego gońca, już mnie irytuje, wypieprzaj. Irytujesz mnie! W sumie, jak on cofnie tu, ja mogę pójść tutaj. I to ma sens. Co prawda nie do końca. Nie, to nie ma sens. Zastanowię się. Chyba pójdę tym tu? Nie wiem, mogę pójść tak w sumie i potem najwyżej pionka tutaj dostawić i będą takie trio robiły oro. Na gońca się patrzysz. Czy mi się opłaca te gońce teraz wymieniać? Chyba się opłaca, bo jak on wyjdzie gońcem, jak ja zrobię tak, on wyjdzie gońcem tutaj, znaczy pionkiem. To ma pionka już gówniano ustawionego. Mega gówniano. To ma sens. Chyba to ma sens, tak mi się wydaje. A jak nie, to ja sobie tu wpieprzę i będę miał dwa takie pionki. Wiecie, o co chodzi? Dobra, lecimy na wymianę. Lecimy na wymianę. Bo miałbym... Tu pionek, to jest do dupy. To jest do dupy ustawienie, a tak to on będzie tak i tak. To jest lepsze w sumie. Z dwojga złego, to nie było złe. Z dwojga gównianych wyjść. Tak naprawdę. I teraz ten i ten pionek jest giga uziemiony. Jest spoko. Teraz mogę wyjść koniem. Albo mogę pójść tutaj. A mogę szukać tego? Mata jakoś? Nie mogę chyba. No nic, wychodzę gońcem tutaj. Kurde, ten koń mi tu będzie tak utrudniał życie. No co mi da ten koń tutaj? Zbicie tu do dupy ruch. Będzie tak blokował tego szmaciarza. Do dupy go tu ustawiłem. Nie wiem, czy nie lepiej było pyk, pyk, pyk. I się patrzeć. Wiecie co? A jakbym zagrał konia tutaj... O kurde! Konik tutaj! Wchodzi tu! Ja biorę i on tego nie może wziąć! A ten koń... Już z gry wypieprzony. Chociaż nie wiem, czy to się opłaca, bo mój nie jest w grze. Mogę to spróbować zrobić, bo... Teo... Nie no, Arkol się na to nie zbejtuje. To jest nierealne! Ale to... No zbejtował się na podobną rzecz wcześniej. Na to idzie. Sprawda, on tu gówniane miejsce miał, więc najwyżej go wypiję przez stąd. No nie wiem, tutaj się nie opłaca, tutaj się nie opłaca. O kurde, to jest stracone. To jest stracone. Teraz się zorientowałem. O kurde, straciłem to. Goniec za konia.
Mogę cofnąć ostatecznie, ale no nie wiem, no cofanie. Znaczy no lepsze jest cofnięcie niby niż żeby z tego, ale... Goniec za konia. Czyli byśmy byli równo, tak? Znaczy nie, ja bym miał dwa konie. O kurde. Wracać tu? Wchodzi tu? Ja wchodzę tu. Dobra, chyba wymienię te gońce. Dobra, wymienię te gońce jednak. Bo to mi się już nie podoba. Wymiana! Ty, poczekaj! Koń tutaj! On wchodzi tu, wygrywam. Pyk, pyk, pyk. Koń tutaj! Znaczy, to prawda, zrobię tak, niestety. Ale lepsze to niż to, co ja zrobiłem. Znaczy on jest ofensywnie w sumie, ale no gra białymi. Nie wiem, mi się białymi lepiej gra, nie wiem widzowie jak wam. Ale jak ja gram białymi, to nie wiem, czuję. Po prostu jest lepsze te. Lepiej się nimi gra. W sumie mam tutaj dobre, co prawda te dwa są gówniane i jak roszadę tu zrobię, to jest taka dziura, ale mogę pójść tu. On pójdzie tu. I w sumie luj. Tylko żebym jeszcze tego pionka odkuł. Muszę jakoś zrobić, żeby tego pionka jeszcze odkuć. No chyba na to nie pójdzie. Nie wiem widzowie, ja myślę tak. Jest na zero. Kurde, muszę być chociaż trochę do przodu, żeby chodzić na takie wymiany. Muszę tego gońca teraz wyprowadzić. Chociaż poczekaj. Nie. Ja mogę szukać czegoś. Ja mogę czegoś szukać tutaj już. Dobra, nie wiem co on robi. Ale ja mogę iść tutaj na wymianę, tak jak wcześniej mówiłem. I ja na nią idę. I mam nawet niezłe ustawienie. Pójdzie tutaj. Pół. Pójdzie. Jakby tym poszedł. No tym na pewno nie pójdzie. No nie pójdzie, nie pójdzie. No nie wiem, mi się to i tak opłaca w sumie. Jest szach. I nie będzie mógł mi nawet tego zbić. Co prawda, nie, może zbić tym. Ale to już się będzie tu stało. Dysok? Nie wiem. Jak zbije mi pionkiem... No, lepiej nawet. Zbił pionkiem. Że lepiej nawet. Dobra, trzeba gońca wyprowadzić. Gdzie? Tu nie mogę, więc idziemy tam. Albo tu i ta przekątna. Nie, te pionki tutaj są skamieniałe. Idę tak. Nie wiem, lepiej, że zbił pionkiem według mnie. Dużo. To sobie nadal stoi tam. Mógł tak. I włączyłby to do gry jakoś. Mogę iść tym tutaj. Próbować szacha. Pójdzie tu wtedy. Czekajcie. Muszę iść bicie? Kurde, tak, on wziął triple pionki tutaj. Ale mogę to w sumie oszczać. I wtedy będzie miał tak gówniane ułożenie. No, oszczewam to. On wziął trzy pionki w kolumnie. Szczam na to. Dobra. Dobra widzowie. Szach idzie tu. Ja idę tym pionkiem tu. Tu, tu. Ile to jest ruchów? Dużo, nie? Dobra, szach. Pójdzie tu, ja idę tutaj. Jak weźmie to, ja idę tu. I jak on się nie zorientuje, to jest szach. Mat. Nawet. Dobra, spróbujmy, no może wyjdzie. Jak on to zbije? W sumie... Czekajcie. Czekajcie, on ma... Szach ma 2 cm ruchu, jak się nie skapnie. Kurde, on może tu wieżę też wyciągnąć tak naprawdę. Ale wtedy pionka wezmę za darmo.
Tak, jak wy mnie tu wierzę, to ja wezmę pionka. To chyba też jest spoko. Nie, nie mogę wziąć pionka. Czekaj, w dupę, jak jestem głupi, poczekaj. Jak wezmę pionka, to on poleci na moją wieżę i da mi szacha. Ja pierdzielę, prawie grę wpieprzyłem. Prawie grę wpieprzyłem. Boże! Jakbym wziął tego pionka, to byłby koniec prawdopodobnie. Dałby mi szacha, ja bym zrobił cokolwiek. Nie skapnął się, kurde, skapnął się. Tylko co mu to dało? Niedużo. Dobrze, dobrze, patrzcie to. On weźmie wieżę. On weźmie wieżę. On weźmie. Ja pierdziel. Dobra, bierz wieżę. Nawet do domu. Dobra, teraz uwaga. Kurwa, złamałem przysięgę. Wiesz, jest taka jedna zasada. Tych trzech pionków nie ruszać. Naruszyłem to. To prawda, plus byłeś greedy na tą wieżę. Ostro greedy. No, zgridowałem. Miałem w głowie to, żeby przesunąć wieżę w prawo. Żebyś ty mnie zbił. Ja w sumie później się odbiję, mówię, git będzie. Znaczy ja bym wtedy zbił. No, czy byśmy wyszli na zero tak naprawdę, z tego co widzę. Tak, na zero, na zero. No. Znaczy nie, ty byś był chyba nawet do przodu, bo ty miałeś dwie wieże, a nie, dobra, bo ty mi tego byś nie wziął wtedy. Nie, to byśmy na zero wyszli, tak, tak, tak. Ale dobra, no pokczam, tak. No, zgridowałeś po tą wieżyczkę, nice, serio. Nice, nice, nice. A kiedy masz elo teraz? 850. Łe, no to więcej ode mnie. Ale jeżeli ty naprawdę grasz od 3 dni, to serio pokczam totalny. W sensie tak? To elo. No. A tak to, no to w sumie... A czy ja miałem w ogóle 1200 miałem, powiem ci, przez pierwszy dzień, bo z trenerem grałem i wygrywałem partię. No ale wiesz, to takie 1200, jakby ci ktoś placementy zagrał z wyższego elo na koncie. Tak, to takie właśnie całe rozegrane, z boosterem. No. Ale nie, no jest dobrze. A w ogóle gry, czy ileś tam. Z kim ty grasz w turnieju? Wysocki. Nie wiem, on jest dobry? Coś słyszałeś o nim? Nie oglądałem ani jednej gry, nie mam pojęcia jak on gra. No to ciekawe. A ty na kogo grasz? Ja gram na Rypsona, który jest podobno giga OP, ale no luj. To się nie spotkamy w finale, nie musisz się bać. Ale czemu Rypson giga OP, luj? Właśnie, czemu? Z tego co słyszałem, on jest faworytem. Jednym z wielu, tam chyba 4 faworytów słyszałem, że są tacy w miarę pewni. Znaczy, w miarę pewni, 4 faworyci pewni. Ale no po prostu wiesz, będzie tak, że oni 4, bo wszyscy są po prawej stronie tabelki. I prawdopodobnie jeden z nich dojdzie do finału, o to chodzi. To chujowo, bo no. Luki 2K ma? Nie no, nie ma na pewno. 2K? Przecież jak mógłbym mieć 2K? To niektórzy trenerzy mają mniej. No nie mają. Chyba nie, właśnie. To nie daliby mu zagrać, bo przecież pro są wykluczeni całkowicie. Nie, to jeden komentarz taki, wiesz, Rybson. Zresztą sobie taką napisał. A Rybson. Ale nie sądzę, nie sądzę. Rybson ma 1000 chyba 100 albo 200, nie jestem pewny. Także i tak dużo. 1400, a ty też nie wiem, czy to prawda. Nie. 1200 to szczerze powiem ci, że jeszcze nie jest tak najgorzej. No tak, ale wiesz, raczej na mnie to wystarczy. No na mnie też, ale ja mam w pierwszej rundzie no właśnie Wysockiego, nie wiem na jakim on poziomie gra. Też właśnie, nic o nim nie wiem, bo ja tylko tych właśnie o tych faworytach, no bo Rybson... jakiś tam typ, co ja go nie pamiętam jego niku. To jest chyba, nie wiem czy to jest streamer w ogóle. Nie no, to jest turniej streamerów. Ale Graf chyba, to jest ten z YouTube'a taki. On podobno jest też mega mocny. A ty w ogóle grasz jutro czy w sobotę? Ja gram w sobotę. A, no to razem. Będzie wygrali w sobotę. Ale czad pierdolicie, że 1900. Na pewno nie ma takiej możliwości. Ktoś to miałby 1900, to jest automatycznie winnerem tego turnieju. Nie no, nie daliby mu zagrać przecież, na pro są wykluczeni z tego turnieju. Całkowicie. Także nie daliby zagrać po prostu. Nie, chłop 1900. Ty, wszyscy tutaj grają na poziomie jakby do LoL'a porównać. To powiedzmy, że, no nie wiem, Silver Gold. To chłop, nie wiem,
z jakiegoś Master Tiera. Ja nie wiem, 1900 to jest, bo Challenger nawet, nie, to jest chore. Nie, niemożliwe by było, żeby go dopuścili do tego turnieju. Także luj. 2100 ma Lucky Steve. A, nie ma znaczenia, założył konto, dał tam w opcjach, że profesjonalny jest i dostał 2K na start. A, to dlatego ma 2K. A, to może. A to na chuj to dawać w sumie. Chcesz instant, a co nie wiem. Straszy cię. Gra psychologiczna według mnie. No. Myślisz? Tak, gra psychologiczna. Taka psychologiczna, że odpalasz solo kolejkę i wpierdasz 50 gier z rzędu. Taka psychologia. To nie wiem, czy to dobrze zadziała na jego głowę. No, wiesz, ale jak nie zobaczysz jego historii, a sam mówisz, że się nic nie interesowałeś, to możesz się obstrać. Chłop ma 2100. A on trenuje na jednym koncie specjalnie, żebyś nie widział jego historii nawet. A zobaczę sobie, jak gra, chociaż taką jedną partyjkę, będziesz nie widziałem. Ciekawe. Tam go coachował ten Bartek, Tentacion. Tentacion, bieżąco. A, no to tak. To no. On fajnie tam. W ogóle ja widziałem dzisiaj, nie pamiętam z kim on grał, z jakimś tam streamerem, ale grali gry 15 chyba sekundowe. Boże, jaki on tam oro robił, ten Tentacion. Jezus Maria, on takie rzeczy widział w grze 15-sekundowej, że... Jak no 15 sekund? No, gra 15 sekund. Cała gra trwa 15 sekund. Będę się ustawić minutę, 30 sekund albo 15. I chłop takie oro robił, Boże! On w sumie z premułami tam robił praktycznie szacha za każdym razem. Nie wiem, to było popieprzone. No, to... Nie wiem, jakby to już jest kwestia po prostu, wydaje mi się, takiej pamięciowy w chuj. Że nawet po prostu Marzliwe. Widzisz figury i klikasz. Jakby nie stawiasz się, co ma bicie, nie ma bicie, tylko ty wiesz, jak po samym wyglądzie figur, jak ten stół no, wygląda. No na wiesz, pewno. No, coś bez zastanawiania się. No ale chłop chore gówno. Ja widziałem, jak Hikaru widziałeś, jak grał sobie tak, takie tak, puzzle. Tak. Fajnie tam. No on figur. Też jest posrany. Tam jest filmik, jak on zrobił jakąś partię, że 12 preumów dał. W sensie 12 ruchów do przodu grał, żeby z automatu zagrał. Ja nawet śmieszne. Ale grał na typa 300 elo, także luj. Tak, no, to na takiego to może my dalibyśmy nawet szacha 3 ruchy do przodu. Horror. No, to w ogóle wygląda, jakby on w osu grał, a nie w szachę, kurwa. To tak pyk. No. To się tak dużo dzieje na ekranie, ja nawet nie wiem, gdzie kto się rusza. Kurwa, szachuje typa. A czekaj, jest filmik chyba jak on, ten Hikaru albo ten drugi, bo jest dwóch takich mistrzów znanych, nie pamiętam jak go się nazywa, ale chyba z Billem Gatesem grał i go w 12 sekund pokonał. A łącznie do wykorzystania miał 30 na partię, bo sobie takie utrudnienie zrobił. 30 sekund i w 12 wygrał. Boże. A Magnus Carlsen. To jest... A Carlsen wygrał? No, z Billem Gatesem. Znaczy, no nie wiem jakie... Elo ma Bill Gates, ale no raczej nie ma podjazdy do chłopa, który jest jakimś tam mistrzem świata jednak. Czekaj, jaki Bill Gates miał Elo? Pewnie więcej niż my. No pewnie trochę. Nie da. Jak miał 800 Elo Bill Gates, no. To... Dobra. Wydupcam na trening jeszcze chcę zagrać. Spoko, ja też będę grał. Dobra. Siema, nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Widzowie, wyobraźcie sobie, jakby to było w turnieju. Co? 3-0? Chyba oro, co? Serio nice. Idziesz spać, Ketsi? Ketsi, 3-0 było przed chwilą z Arkuelem. Pokcząp? Napisz Ketsi pokcząp, bo inaczej spać ci nie dam. Jan Krzysztof Duda ma 22 lata i pokonał Mistrza Świata jako jedyny od 2 lat. To widziałem też na YouTubie, no, bo oglądałem tego Mariancello, tak? Ale zobaczcie, widzowie! Zobaczcie po tych... Znaczy, w drugiej partii akurat miałem farta, ale byłoby... Ostatecznie byłyby pewnie 3 gry zagrane na turnieju. I zobaczcie! I możliwe, żebym był na drugiej rundzie. Czemu mnie wpieprzyli w takie sidła? Sadgę to jest. Bo nawet jak ja wygram z tym Rybsonem, to gram z typem, który podobno jest albo taki sam, albo lepszy. No giga sadgę. A nawet jakbym wygrał z jeszcze następnym, to jeszcze następny typ podobno jest jeszcze lepszy. Rozumiecie to? Mariancello komentuje ten... Co ty pieprzysz, że Mariancello będzie moją grę komentował? Ja pieprzę!
O kurde! Ja pierdzielę, pokczam! O ja pieprzy, nice! Ej, serio, kozak! Myślałem, że ten Tentacjone będzie komentował. No ja widziałem tak. Rybson, ten typ, który jest jakby grę następną gra po mnie, coś tam na G, nie pamiętam niku. I jest ten Graf, to jest ten z YouTube'a, co tam 17 języków zna. I jeszcze ktoś był taki, oro co robi, ale nie pamiętam kto. Ganga, tak? Ganga, dobra. Marianciele dopiero na finał? Co ty pieprzysz? Dobra, jest motywacja. Widzowie, pop na pieprze Ripsona, na pieprze tego Ganga, na pieprze Grafa i wpieprzam się do finału. Marianciele komentuje mój finał. Dobra? Dobra, jest motywacja. Dzisiaj 1200 elu lecimy. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę